Dzień dobry, moi drodzy. Marzec zaczął się w końcu. Ładna pogoda, więc zaczynamy nowy sezon. Zapraszam do szklarni. Godzina 12:30. Wczoraj akurat mieliśmy chwilę czasu, więc podlaliśmy sobie nasze grządki, bo szklarnia to nie jest tylko praca w sezonie, ale również poza sezonem trzeba tutaj przychodzić, mimo tego, że mamy tutaj naszą graciarnię, ale trzeba pamiętać o tym, żeby ziemię, którą mamy, podlewać, żeby się nie wyjałowiła. Tak więc wczoraj ona została podlana, czuć, że jest parno. Aż obiektyw zaparował. Tak? No, musiałam przetrzeć. I właśnie dzisiaj postanowiliśmy, że wysiejemy sobie nowalijki. One zwykle będą wschodzić do jakiegoś końca maja, tak więc powinno nam się udać. Ewentualnie będą rosły pomiędzy naszymi pomidorami, tak więc będziemy dzisiaj wysiewać rukole. Zobaczymy, czy to w ogóle nie zmarznie, bo my nie będziemy tutaj przykrywać to żadnymi agrowłókninami i tak dalej, i zobaczymy, czy w takiej szklarni od marca już można wysiewać takie rzeczy. Kolendrę wysiejemy sobie pak choja, wysiejemy sobie sałatę lodową, wysiejemy szczypiorek, wysiejemy rzodkiewkę czerwoną, w zeszłym roku były te podłużne, a w tym taka ładna czerwona, i mamy termin siewu, tu jest marzec, maj i sierpień. Tak więc planowanie jest na maj, czyli też jest super, i sałatę rzymską. A wszystko to opiszemy sobie takimi fajnymi znacznikami, które można kupić w Eksionie za chyba 4 zł, za nie wiem, 12 sztuk. Tak więc jeśli ktoś ma Eksiona pod domem, to może skorzystać, bo w innych marketach są droższe. Dobra, siejemy. No i wysialiśmy sobie nasze uprawy, zobaczcie proszę, tutaj mamy posiane rzodkiewki, sałaty, tutaj kapustę nawet wysialiśmy. Ciekawe, czy wyjdzie, bo nigdy jeszcze wcześniej żeśmy nie siali kapusty. Raz wysialiśmy kapustę dosyć późno i ją ślimaki zjadły, ale młoda kapusta, dobra. I jeszcze chcę wam się pochwalić, jaki bajer szefowa kupiła. W końcu będziemy wiedzieli, jaką mamy temperaturę naszej gleby i jakie będzie miała pH, bo tu wygląda taki termometr, jak wiecie, do wbijania w mięso. I mierzy temperaturę i pH ziemi, i wilgotność, gdzie powiem wam, wiadomość na temat pH ziemi dosyć istotne przy uprawie pomidorów, choćby i nawet, bo przy uprawie pomidorów potrzebujemy gdzieś tak pH na poziomie 6,5,
7 powiedzmy, 6 w tych, wiecie, przedziałach, nie? Czyli to będzie jaka? Taka bardziej neutralna ziemia? No, z odczynem kwaśnym, ale w bardziej w stronę neutralnej, nie? Tak więc zobaczcie, jakie mamy pH naszej ziemi. Jest 6. Ważne, żeby ziemia była wilgotna do pomiaru, to wtedy on ponoć lepiej to mierzy. No tutaj jest sucha, nie? 7,5. 7. 7. Także widzicie, że dosyć... Poczekaj, jeszcze tutaj, zobacz. 7,5. Tak? 7. No, także... No jest, nie jest najgorzej. Teraz przynajmniej wiemy, no bo wiecie, ogólnie kwaśność ziemi ma znaczenie choćby na przyswajalność potasu, przyswajalność azotu i tak dalej, tak więc no dobrze takie rzeczy wiedzieć, a my co roku na rok coraz bardziej świadomymi ogrodnikami jesteśmy, więc teraz wiemy przynajmniej jakie jest pH i jaką mamy temperaturę i wilgotność, tak więc wychodzimy ze szklarni, bo jest za gorąco, idziemy na zewnątrz, zobaczymy co tam się dzieje. I tutaj mamy już posadzone w zeszłym roku na listopad albo październik, chyba listopad bardziej, bo my zawsze sadzimy ogólnie w późniejszym terminem nasze cebule i nasze czosnki, tak więc jak tutaj możecie zauważyć, już rosną szpinak? Nie, bo to są stare, z drugiej strony zapisane. Tu rosną jakieś cebuli. My mieliśmy 3 rodzaje cebuli takiej, wiecie, którą się wysiewa na zimę. Jedna to jest ta standardowa, taka żółta, to szefowa wam w opisie, linki do nich da. Druga to jest czerwona, to jest Carmen, ta czerwona? Tak. Chyba. I jeszcze jedna to jest szalotka, tak więc jest wysiana. No i w pierwszym naszym zagonie mamy czosnki. I czosnki, które w tym roku żeśmy zasiali, znaczy w tamtym, na ten rok, to jest Syberian, no. I ornak, i lubasza. 3 takie czosnki. Generalnie lubasza to jest ta odmiana czosnku ukraińskiego. Ona powinna być dosyć mocna, taka intensywna, o dużych ząbkach, za to małej ilości w główce. Tak więc jeśli ktoś nie lubi skubać, to tutaj nie będzie musiał. Więc to już powoli sobie rośnie. Zobaczcie, jak wygląda nasza ziemia po zimie. Jak wiecie, jeśli nas śledzicie, a jak nie, to ja wam powiem, że my mamy bardzo tereny podmokłe. Zresztą widać, co się dzieje. Zawsze jak wcześniej nie mieliśmy kupionej działki jeszcze tutaj, tu było niżej, to i tak tu się zawsze bagnisko robiło. Teraz bagnisko robi się u sąsiada na razie, bo jeszcze nikt tej działki nie posiada. To tam się wszystko wylewa, ale u nas na połączeniu naszej nowej działki ze starą jest też najniżej i tutaj jak na razie mamy po prostu bardzo podmokły teren, tak więc nie ma opcji, żebyśmy tutaj sobie weszli cokolwiek tu robili. Teraz czekamy, aż przestanie padać, zacznie być ciepła pogoda i to wszystko obeschnie i powoli będziemy mogli wtedy dopiero zabierać się za robienie rzeczy tutaj związanych właśnie z tą ziemią. W tym roku jeszcze ruszymy sobie od tej strony i w pierwszej kolejności przesadzimy sobie tamte miskanty melafortusy. Melafartusy? Malefartusy. Przesadzimy je sobie na stamtąd, tutaj, wzdłuż płotu. I generalnie zrobimy wymarzony płotek szefowej, bo ona zawsze chciała mieć taki płotek na wsi, wiecie. Żeby sobie garnki gliniane stawiać, nie wiem po co, ale tak chciała. I on będzie odgradzał jej właśnie strefę. Strefę warzywnika. Dodatkowo planujemy dorobić jeszcze grządki, bo jak widzicie, te grządki, które tutaj są przeniesione z naszej pierwszej działki, już są w tym momencie zablokowane aż do lipca praktycznie, bo cebula i czosnek tyle będzie potrzebowała, żeby urosnąć. Natomiast nie mamy miejsca na ogórki, nie mamy miejsca na cukinie, nie mówiąc już o jakichś innych pierdołach, które chcielibyśmy zasadzić, tak więc tu będziemy sobie dobudowywać, może nie takie szerokie, może sobie metrowe takie, wiecie, wstawimy, albo 40-centymetrowe od razu z podporami, tak żeby mogły się tutaj piąć ogórki, fasoli, to nie będziemy wysadzać. Zresztą zeszły rok zweryfikował nas pod względem upraw i już wiemy, co będziemy chcieli sadzić.
A czego nie będziemy sadzić, bo nie mamy na to czasu i po prostu tego nie jemy. Tak więc tak wygląda nasza działka po tej stronie. Jeszcze mogę Wam zaprosić do środka, bo oprócz tego, że na razie tu się nic nie dzieje, to w domu sezon warzywniczy trwa już pełną parą. No i zapraszam Was już do naszego miejsca, gdzie nowe życie nowalikowe już kwitnie, mianowicie uprawa papryk i pomidorów 2024 w naszym grow boxie. Nie wiem, jak to widać przez kamerę, może postaramy się wyłączyć je na razie, żeby było Wam łatwiej zaobserwować. Nie wiem, czy teraz coś zobaczycie. Zapaliłam. Aha. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Jedyne co, to zauważcie, że wjechał tutaj do nas stary grow box, czyli skrzynka, którą robiliśmy w zeszłym roku z tymi LEDami, które tutaj są przeze mnie zrobione. No i zobaczcie na pomidory. Na samym początku kiełkowania one były zostawione tylko i wyłącznie pod tymi lampami full spectrum. I zobaczcie, że strasznie się niektóre powybiegały przez to, że te po prostu czerwone lampy były jakby za ciemne w stosunku do tak młodych sadzonek, dlatego też na szybkości przyniosłem jeszcze tego growboxa. No i w tym momencie już one nie idą do góry, stoją, trochę teraz już się prostują. Natomiast jeśli zobaczycie sobie na papryki, które są już wcześniej po prostu wysadzone, no to one pod tymi czerwonymi lampami plus dodatkowe te światło jasne z naszego wcześniejszego growboxa, no to tutaj dobrze im służy. W tym roku będziemy mieli uprawy pomidorów, to może szefowa Wam kiedyś zrobi odcinek, jakie to będą gatunki, a może kiedy będziemy je wysadzać. Natomiast papryki, które mamy, to będą ostre, nawet takie bardzo ostre, typu Carolina Reaper, i zwykłe czerwone, takie słodkie. Także w tym roku pierwszy raz będziemy uprawiać paprykę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Papryki zostały wysiane w styczniu razem z bakłażanami i pomidory wysiewaliśmy w połowie lutego. W zasadzie nie, w drugiej połowie, bo to był 24 luty. Aczkolwiek w tym roku będzie taki eksperyment, że tak naprawdę będziemy mieli zarówno papryki siane w trzech różnych terminach, czyli mamy pierwsze papryki wysiane w styczniu, drugie papryki wysiane w lutym, bo je dosadzaliśmy, zwłaszcza te ostre, bo one ciężko wschodzą. I zarówno pomidory były wysadzone 24 lutego, ale też dokupiliśmy trzy gatunki i te trzy gatunki wsadziliśmy chyba już w marcu. Tak więc będziemy w tym roku patrzeć na to, jak sadzonki wysadzone kiedy będą plonować, kiedy będą owocować, czy te późniejsze dogonią te wcześniejsze. No a na te wybiegnięte sadzonki, które tu widzicie, będzie taki pomysł, że jak będziemy je przesadzać, kiedy wyjdą im liście właściwe, to je po prostu zakopiemy głębiej. Teraz już przy tym growboxie, przy tych światłach, które są, one tutaj się dobrze rozwijają, nie idą już do góry, tak więc one powinny nam się wyprostować. Tak więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Tak wygląda nasza papryczka jalapeno, bo mamy ich sporo w tym roku zasadzonych, tak więc piszcie, czy Wy też już posadziliście swoje papryki i czy one też tak wyglądają, bo powiem Wam szczerze, że w tamtym roku te, które wsadzaliśmy bezpośrednio do szklarni w czerwcu albo nawet w połowie czerwca, były niewiele większe niż ta, tak więc z tej strony już mogę powiedzieć, że jakiś sukces żeśmy w stosunku rok do roku osiągnęli. Tak więc dziękuję Wam serdecznie. Piszcie w komentarzach, czy interesuje Was w ogóle nasza uprawa. To jak tak, to będziemy po prostu od czasu do czasu robili jakiś materiał miesiąc do miesiąca, jak nasze sadzonki się zmieniają. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie łapeczkę w górę, jeśli Wam się materiał podobał. Cześć.